Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj troszeczkę w innym składzie. Witam się z wami ja, Paulina, córka, młodsza część duetu O Matko i Córko. Witam się ja, Kevin, chłopak Pauliny. Tyle. Tak. Ostatnio coraz częściej widzicie Kevina na naszym kanale, ale to dlatego, że nasze życie troszeczkę się zmieniło, jest trochę bardziej intensywne, trochę bardziej na poważnie. Trochę więcej się dzieje. No i dzisiaj nagrywamy odcinek sami, bez moich rodziców, dlatego że mamy wam coś do powiedzenia. Paulina jest mianowicie w ciąży. Ale nie wiemy, czy ze mną, więc... Nie no, żartuję. Żartujemy. Mianowicie czeka nas to, co każdego dorosłego człowieka, to, co można spodzielić, poróżnić. Coś, co może wpłynąć na to, że się rozstaniemy szybciej niż zamieszkamy razem. A mianowicie remont nowego mieszkania. No ja jeszcze nie jestem chyba gotowy na remont, ja się boję. Ja się nie znam na koferkach, no czy coś jest równo, czy nie i tak dalej, ja to jestem tragiczny, takie rzeczy. Dobra, czyli już możemy w sumie powiedzieć, jaki odcinek nagrywamy. Jest to reakcja na projekt naszego mieszkania. Ja go nie widziałem, ty go nie widziałaś. Ja też go nie widziałam. Czekaliśmy z tym odcinkiem z 2 tygodnie. Tak. Mnie kusiło, żebyś mi go wysłała. Ja też nie. Miałem parę dni takich, że wyślij to i zobaczymy. Chciałam to zobaczyć, bo to wisi chyba z 2 tygodnie na mailu, ja tego nie otwierałam. No ja nawet nie wiem, który to jest mail. Bo nie mieliśmy na to czasu po prostu i teraz zobaczycie reakcję na żywo na nasz projekt. Jak się na nie będzie podobać, to dziękujemy za to, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę chyba i... Tak. I ale... nagramy jeszcze raz kolejny projekt i kolejny. Może któryś nam wyjdzie, bo jest to już drugi projekt, więc... Więc ten już musi być okej. Okay. Ja nie wybierałem nic w tym projekcie, tylko Paulina, więc... Tak, w ogóle zaczynając od początku, pewnie będą pytania odnośnie tego, jak to razem zamieszkacie. Otóż Kevin dostał mieszkanie i co? Musimy je wyremontować. Musimy je wyremontować. Z racji tego, że się na tym nie znamy, to poprosiliśmy naszego kolegę, żeby nam je zaprojektował. I no, zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak to wygląda. Jeżeli będziecie chcieli na miarę, na architekta, bo ten odcinek i ten projekt wam się spodoba, to oczywiście... zostawiamy Instagrama w komentarzu. W opisie, albo w komentarzu, obojętnie. No, jest to właśnie, bo już napomknąłeś, drugi projekt, ponieważ pierwszy był taki bardzo poglądowy, żeby tylko zobrazować nam, jak może ewentualnie wyglądać nasza łazienka, ale ja stwierdziłam, że nie, tak się nie bawimy. Granatowy jest modny, ale my chcemy coś na lata, nie na modę, więc wybraliśmy kolory beżowe chyba, tak? Tak, jest po prostu kolor przewodni, podstawowy, który będzie prawdopodobnie w każdym elemencie naszego mieszkania, w każdym pokoju. No, ale moment. Dobra, dawaj, to musimy doczekać, jak to będzie wyglądało. Mieszkanie, koncepcja 2. O Jezus, jak ja się stresuję. Pierwsze zdjęcie, otwieraj się, zobaczcie, cały czas jest ładowanie. Nie wiemy, co tam jest. Nie wiem, czy to jest pokój, przedpokój, jest podpisane? Nie, po prostu... Ale projekt jest zapisany... No pokaż! To jest chyba salon. No elegancko, co? Kurde! Nie wiem, czy czarny stolik, ale to do zmiany. I te poduszki mi, ale tak, no to robi wrażenie. Poduszki to jest coś, co jakby możemy sobie dokupować na bieżąco i właśnie, o, co jest najważniejsze. Jako, że jestem influencerką i w większości pomieszczeń w domu nagrywam, to chciałam, żeby te pomieszczenia były na tyle uniwersalne, że będę mogła je zmieniać pod kolor sezonu, pod kolor pory roku. Mogę iść z trendem. Mając beżowe ściany, mogę mieszać w dodatkach. Czyli jeżeli jest modny granatowy, a ja bardzo na przykład chcę mieć coś granatowego w moim mieszkaniu, to mogę zrobić granatowe zasłony, poduszki, wazony, kwiaty i już jest kolor granatowy. Więc tutaj w sumie nie ma żadnego przewodniego koloru. Ja nie mam zastrzeżeń. Ja moim okiem tutaj architekta, specjalisty, projektanta, jest designera, dewelopera, tutaj ja bym jest to jest fajnie. Mamy tak, rogówkę, mamy stoliczek kawowy, mamy toaletkę, mamy duży telewizor, mamy... Ile tutaj jest krzeseł? 4. 4 krzesła, czyli stoliczek na 4 krzesła. No, no tu masz toaletkę z tym lustrem. Jest fajnie. Są lamele. Są lamele. Jest szafa? Elegancko. To chyba będzie szafa? Nie. Tam będzie. Czekaj, no a jedź dalej. O, to jest druga perspektywa. Aha, tutaj jest lustro. Zobacz. Tu też jest lustro. A tu jest szafa. Tu jest szafa.
Czyli spoko. Tutaj po prostu nie ma nic. Jest taka pusta przestrzeń. No, to możemy sobie wykorzystać, tak, nie? Tak, oczywiście, tam jakiś obrazeczek mogę sobie powiesić. Ty też możesz. Ale mamy, mamy dużą szafę obok drzwi wejściowych. Zaraz poprawię. Fajnie ten salon chyba jest rozplanowany, bo teraz jest całkiem inaczej, nie? Tak. Bo nie myśleliśmy o tym, żeby dać telewizor. Mi się podoba. Mi się też bardzo podoba. Czysto, ładnie, schludnie i nie za dużo, czego ja nie lubię. No. Więc jest w miarę minimalistycznie. Kevin jest minimalistą, tutaj i tak jest dużo tych rzeczy, ale nie ale jest to wiadomo, tak. Dodatki to i tak sobie ty po swojemu zrobisz. Dobra, co, no, lecimy dalej. O, to jest kadr, na który możemy nagrywać. Z Lukiem zastanawialiśmy się, jaki będę miała właśnie kadr do nagrywania. Stwierdziliśmy, że jak będziemy chcieli nagrać jakiś odcinek pogadankowy na kanapie, to mamy kanapę, wiesz, z tyłu jakieś półeczki, można sobie coś ustawić. Nawet kolor ścian jest podobny do tego, co jest teraz. No. Więc czat. Okej, mamy teraz kuchnię. Jezu, to jest najważniejsze pomieszczenie w domu jest chyba. Jest mały problem, bo ja rozmawiałem z kominiarzem ostatnio po nazwisku. I ten przeniesienie tego grzejnika to nie jest taka prosta sprawa. Przeniesienie grzejnika to nie jest prosta sprawa. Zobaczę, jak to będzie wyglądało w projekcie, a potem ci powiem. Okej. Okay. Znaczy tutaj w ogóle grzejnik jest po prostu zabudowany, on jest w tym samym miejscu. Tak, tylko on musi mieć jakiś specjalny. No potem ci tak, powiem, jakąś zobaczę, kratkę. Gdzie on jest. No, dobra, czyli, no, tu czyli tak, wchodzimy do kuchni. I tutaj mamy szafy. Tutaj może być lodówka, przecież. No to szafy zobaczymy w projekcie przed pokojem. Znaczy to może być lodówka, bo tutaj masz dwie półki, widzisz? Tak. Tutaj się otwiera, to są takie lodówka. Klamki, jak mają rodzice. Czy to jest? Nie. To jest półka. Nie, to jest tutaj, mamy gaz, pies gazowy. Aha, czyli zabudowany pies. Czyli mamy teraz kuchnię w literkę U. Czat. Mi się to podoba. Mi też się to podoba, jest dużo półek. Tak, i wszystko jest takie pozamykane. Mamy bardzo mało takiej przestrzeni, żeby pokazać syf w kuchni, wiecie, o co chodzi. Tam możemy sobie coś ustawić i też właśnie z nią rozmawiałam, że jak będę sobie ustawiała przy oknie aparat, to za sobą będę miała jakieś kwiatuszki. No, coś takiego. O, więc jakby wszystko jest ustalone po to, żeby był ładny kadr do nagrywania. Jest Thermomix! Bardzo ważna sprawa. Ta, na projekcie tutaj. I jest tutaj okap, o właśnie, nad palnikiem, tylko że tutaj jest akurat indukcja, bo będziemy mieli gazowy. Ale jest okap i podobno ten Thermomix będę mogła sobie przestawiać i jakby ta para będzie zbierana przez okap. Ładnie to wygląda. Jest naprawdę bardzo ładnie. Okej, to mamy przedpokój. No. Ale z której perspektywy? No z kuchni. A, tu są drzwi łazienki po lewej. No, a tu tutaj sam. Są Jezu, taką tapetę nam dał? Chcemy tapetę? Nie, chyba chcemy tapetę. Nie chcemy tapety. Takie ściany chyba całe, nie? No, myślę, że tak. Z tego takiego printu, drzewno, no. Jakiegoś tam. Chociaż ma to swój urok, ale... Aha, a czy nam się przy wejściu zmieści taka półka? Pytanie, czy ta półka na projekcie jest taka, a w rzeczywistości będzie nie jest taka wąska na 5 cm. Dokładnie. To jest jaka perspektywa? No, a, tu jest, to nie jest salon, patrz, no, salon, stoisz w salonie i patrzysz. Czyli tutaj też mamy taką wnękę na takie dupsy, ja no, tak bardzo to chciałam, ale super, jaram się bardzo. To jest widok z przedpokoju, jak wchodzisz. Tak. O Jezu, czat! Jezu, pięknie. Nie. To jest nasz pokój! No to nie wiem, czy mi się tak podoba. To jest sypialnia nasza. To mi się nie podoba. Tu będzie trzeba coś... Bardzo mało wychodzi ten pokój na tym projekcie, nie? No, ale to mi się... Znaczy, bo on jest taki wąski, ale chyba... No daj jeszcze tamto zdjęcie, tą perspektywę. Chyba tak pomniejszył ten pokój. Mhm. Tak mi się wydaje. No z jednej strony tak, ale z drugiej... Nie, no nie, tak to nie może być. To wszystko musiało iść tak w ścianę. No nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, to nasz pokój mi się... mały pokój nam, mi się nie podoba. To miał być pokój nagrywkowy, ale tu nie miał miejsca na żaden wieszak, no nic takiego średnio. On musi być tak neutralnie zrobiony. Bardzo, no. A tutaj mamy właśnie jakąś tapetę. No to samo co na przedpokoju. Nie, dużo zdjęć na ścianie. On w ogóle tak męsko wygląda. Mam wrażenie, jakby to był nastoletni pokój dla, dla nastolatka. Dla mnie. No, tak. Dobra, to jest do zmiany, no. Ale koncept jest okej. Okay. W sensie kolory ścian i tak dalej, więc tu tylko trzeba mebelki jakoś poprzestawić. Mhm. No, łazienka taka neutralna chyba. Jak wchodzisz do łazienki, po prawej stronie masz umywalkę. I naprzeciwko masz... Aha, naprzeciwko... Jak wchodzisz, to masz wannę. Aha, no. A teraz, a teraz gdzie masz wannę, teraz będzie umywalka. No. Nie, no to mi toaletka się podoba. No ale ta toaleta jest taka chyba troszkę za elegancka. Nie wiem, czy nie poszłabym w coś, że takie bardziej właśnie beżowe, zabudowane, ale takie za dużo kamienia takiego. No ale tu wystarczy te kafle zmienić, ale to tak, mi się podoba. Tak, no za koncepcja jakby tam nie ma za dużo roboty, bo łazienkę mamy dość małą. No ale to wszystko jest w jednym fajnym stylu. Mi się podoba.
Tak. No najgorzej wyszedł pokój mały. Teoretycznie nagrywkowy. Tak. On tak średnio. Salon jest piękny, to jest. Salon trochę przypomina salon Jagody. No, trochę tak. No, pozdrawiam, Jagódka, jeżeli to oglądasz. Trochę tak. Że takie wstawki, lustra, no? Taki salon Jagody. No, ale taki nowoczesny. Z jednej strony taki elegancki, a z drugiej strony przytulny. To jest coś, co chciałam uzyskać. I to mi się podoba. Kuchnia super. No ten nagrywkowy i w toalecie tylko kolory, nie? Tak, w toalecie na pewno inne kafle. Przedpokój trzeba tylko odświeżyć, no bo tu nie ma za bardzo co robić, tak, te szafy powymieniać. I tutaj w ogóle miał być właśnie telewizor. A nie tu, no ale... To jest spoko koncepcja, bo zobacz, leżysz sobie na łóżku, oglądasz telewizor. Tylko to nam ten pokój zabiera nam wszystko, co mieliśmy w nim mieć, nie? To znaczy? Żeby tam mieć kadry do przestawiania, do nagrywania rolek, takie dupsy, wiesz o co chodzi, kąciki. Ale na tej ścianie i tak bym nie nagrywała, bo okno mam tutaj. No, ta ściana jest za mała. No z drugiej strony trzeba to przemyśleć. No bo w tą stronę i tak nie nagrasz, bo jest za mały kadr. Dobra, względem używalności, jak mnie denerwujesz za mocno, to pójdę na telewizor do mojego pokoju i tyle, nie? Tak. Ale względem nagrywania... No pomyślimy. No właśnie mi się cała dźwięka podoba, wymienimy tylko te kafle na jakieś bardziej neutralne i tyle. Żeby aż tak nie krzyczały. Tak, no. Kafle, te na podłodze są ładne. No i nie wiem, czy w ogóle nie poszłabym coś takiego gładkiego. No to. Nie, bo to ma strukturę. No to jest i taki do kamień. Tego coś gładkiego tak, po prostu, no. Walka mi się podoba. I patrz jaka koncepcja, w ogóle mamy lustro na... takie optycznie powiększające no tak, przestrzeń, tak, bo, lustro bo jest od połowy ściany do sufitu, a na tym jest, bo ja chciałam w ogóle okrągłe lustra, ale Luke właśnie powiedział, że im wyższe będzie lustro, tym bardziej powiększy nam no tak, optycznie. Tak, bo ja go dość mieszkania no i zobacz co zrobił, że dał lampę, która jest kołem. To jest lampa, tutaj, to jest to samo, patrz, ten sam zabieg. Aha, to jest taka lampa. To jest lampa, widzisz? Aha, to jest lampa. No. Fajnie. Nieźle. Mi się podobają te drzwi i te złote wykończenia. Fajnie to wygląda. Widzisz, mówiłam, ja byłam fanką złotych wykończeń. Mówię, biały i złoty, tak pięknie to razem wygląda. Pytanie jak z praktycznością, jak macie złote klamki. Pytanie jak albo z praktycznością. Możecie no, ale powiedzieć, zobacz, tu no. Widzisz mają srebrną i co? Ty jest upalcowana. Ale upalcowana, ale się tak mocno nie rysuje, a na srebrnym trochę chyba mniej widać niż nie na wiem. Złotym, bo złoty się rysuje na czarno i tak. Na srebrne chyba się trochę mniej rzuca. Nie wiem. W razie czego wymienię widziałem klamę. Parę zniszczonych złotych klamek i nie wyglądały ładnie. Aha. Ale pytanie, jakie tu były jakościowe i jak... No właśnie. Najwyżej będziemy wymieniać co sezon klamkę. Co się co roku. No tylko tu też chodzi o baterie, o klamki we frontach w kuchni, boże, w szafkach w kuchni. No trzeba to przemyśleć. Ale patrz, są te same co mają rodzice i to też musimy zmienić na jakieś takie owalne, bo rodzice mają takie haczyki, one są ostro zakończone i już dwie pary spodni i jedną sukienkę zniszczyłam na tych ostrych wykończeniach, bo się po prostu o to haczyłam. To można kupić takie delikatniejsze, no. Nie? Ale one chyba, no nie wiem, bo one chyba są pełne, wiesz, więc one nie będą aż tak haczyć. Aha. Bo stwierdzą ostre końce no. I mają na ręce, a te no. Są chyba pełne. Jakby taką wnękę na palce. No. A te chyba tego nie mają, widzisz? Wycięcie. O Jezus, dobra, czy to już, czy my za niedługo będziemy się remontować, mamy projekt i teraz będziemy robić wielkie zamówienia i wielkie szykowanie i mam nadzieję, że dojdziemy ja do myślę, końca że tego remontu. Nie będziemy się śpieszyli w tym roku, tylko ruszymy na nowy, tak. No, ale teraz już trzeba pozamawiać, już tak. Co nieco, wiesz o co chodzi, już trzeba powoli zacząć to robić. Najpierw trzeba tam to mieszkanie posprzątać, moja droga. No ale to dopiero, nie, czego najpierw? Nie no, najpierw zamówiłam, potem żeby było miejsce, jak przyjdzie towar, gdzie trzeba go dać. Aha. Do tamtym zapokoju. No tutaj będziemy musieli chyba. Nie no, co będę z tym jeździł? Nie. No to zamówimy, ale z odbiorem od 1 stycznia. Tak, w nowy rok pojedziemy po panele i po kafelki. 1 stycznia, bo od 2 już zaczynamy remont i... Nie no, nowy rok, nowimy, nowe miejsce. Ja myślę, że do końca przyszłego roku będziemy mieć piękne mieszkanie. No. Licząc ze styczeń, luty zaczniemy. I oczywiście etapy będziemy wam pokazywać, co, gdzie, jak, jeśli macie jakieś rady, co do... Czy ty się wzruszasz też? Tak, ja tylko czekam, że to się zacznie wszystko, bo ja jestem taki, że ja coś zobaczę, ale ja już to muszę mieć, więc nie już teraz będę tylko czekał, żeby remontować. Ja jestem bardzo niecierpliwy. Teraz codziennie będzie mnie pytał, ja załatwiłaś już ekipę. Tym memem, co jak zamówi buty, to czeka przy oknie i sprawdza ten dane przesyłki, kiedy przyjdą. I się denerwuję, dlatego nie lubię załamać nic w weekendy, bo za długo na to czekam. Ja jeszcze tutaj pod ocenę trzeba dać to twoim rodzicom w vlogu. Tak.
Ja myślę, że oni nam też doradzą i powiedzą co i jak. I że będziemy jakiś kilka znajomych, remontów mają za sobą. Którzy mają budowy porobione, pokończone i remonty, to też się będziemy doradzać. Tak. Czy coś jest nie tak, na przykład postawili na ramę, ale okazało się, że coś jest z nimi nie w porządku, albo coś w tym stylu. Czy coś jest wygodniejsze, tak. A coś nie. Tak. Zdecydowanie uzgodnimy to z nimi. Ale na dziś to już tyle. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście być z nami na bieżąco, no to dajcie znać w komentarzu. W naszych kłótniach. W naszych jaki kłótniach. Kolor farby i gdzie co postawić, to musicie śledzić naszą tak. relację remontową. Z chęcią będziemy wam wszystko właśnie dokumentować, i nagrywać, publikować. Ale to wszystko zależy od tego, jak bardzo wy zaangażujecie się w ten odcinek. A to łatwo zweryfikować. Łapką w górze, wyświetleniami, komentarzami. Tak. Dajcie znać, co wy byście zmienili, może się też doradzimy widzów. Oczywiście, bo wy też przecież pewnie jesteście na różnym etapie życia i pewnie macie kilka remontów za sobą, więc ja też śledziłem komentarze na matkę i córko. Chłoniemy. I zawsze jak twoja mama powie jakiś ten ciekawostkę na temat domu i remontów, to ludzie są zawsze aktywni i się tak. udzielają jaką farbę, co, gdzie i jak, więc też liczymy na wasze rady, bo jesteśmy nieporadni, więc... Nieporadni jesteśmy, super sobie radzimy, ja jestem tak. zadowolona z naszego życia, jesteśmy bardzo poradni, Kevin nie mów, że nie. Nieporadni w kwestiach remontu, bo nigdy go nie robiliśmy. Niedoświadczeni. Niedoświadczeni, no. Trzeci remont już będzie super. Najpierw skończmy pierwszy, a potem zastanowimy tak. się nad kolejnym. Jak to było, że pierwszy... Pierwszy dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie. No. No to pierwszy robimy dla wroga. Ty mój wrogu. Dobra, co, kończymy. To tyle od nas dla was. Oczywiście obserwujcie nasze Instagramy Paulina Błynowska oraz Kevin Steyer i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko. Pa, pa kochani. Bajo. Jak się ładnie wkomponowałeś moje zakończenie. Do usług.